Po staropolsku z Bogiem i w kościele łomżyńsko-drochickie Bractwo Kurkowe rozpoczęło ostatnie w tym roku spotkanie karnawałowe. Przed kościołem w Ciechanowcu przy szablach i ze sztandarami członkowie Bractwa powitali drochickiego księdza biskupa seniora Antoniego Dydycza. Każdy człowiek jest ważny, ale jeżeli jest jakiś motyw jeszcze dodatkowy, bo samo to, że ktoś jest człowiekiem, to powinno być zachętą, żeby często się modlili i tak dalej, wypełniali swoje obowiązki. Ale jeżeli jeszcze jest jakiś motyw dodatkowy, to on oczywiście umacnia i dlatego warto korzystać z tego. A rycerstwo jako takie ma swoją misję bardzo ważną. Swoją historię ma piękną, bogatą. No i myślę, że jak panowie do tego rycerza przystąpią, to na pewno dopiero poczują się tak bardziej odważni, bardziej sobą. Bracia z całego województwa podlaskiego oraz delegacje z całego kraju przybyły, aby świętować 5-lecie działalności Łomżyńsko-Drochickiego Bractwa Kurkowego. To już minęło 5 lat, kiedy Bractwo Kurkowe w Ciechanowcu zawiązało swoją tutaj siedzibę. Cieszymy się bardzo, że wśród nas są kapłani, że są samorządy, że jest z nami burmistrz, że jest marszałek. I ten jubileusz naprawdę świętujemy, zaczynając mszą świętą celebrowaną przez Jego Ekscelencję księże biskupów, księdza biskupa Janusza Stępnowskiego, Jego Ekscelencja księdza biskupa Antoniego Dydycza. Bracia Kurkowi nie tylko się bawią, jak dzisiaj ten bal, który tu odbędzie się, jest przeznaczeniem na cele Caritasu. Wszyscy tutaj składają różne datki i dochód z tego przeznaczymy dla potrzebujących. Myślę, że ten jubileusz naprawdę zakończy się tutaj godnie. Działalność Bractwa Kurkowego, nawiązująca do wielowiekowej tradycji opiekunów miast, integruje mieszkańców województwa podlaskiego. Ja myślę, że Ciechanowiec ma taką pozytywną bardzo energię, bo mamy przede wszystkim aktywnych mieszkańców, chociażby Bractwo Kurkowe Drochicko-Łomżyńskie mieści się praktycznie w Ciechanowcu, siedziba tego bractwa. Poza tym mamy też czym się pochwalić, zabytkami, muzeum, kościół piękny, także jest piękna historia. Obrona i pomoc najbardziej potrzebującym to jedno z najważniejszych zadań tworzonych już w średniowieczu Bractw Kurkowych. Ciechanowiec leży na dwóch diecezjach, czyli do rzeki jedna diecezja i od rzeki druga diecezja. Jest to ponoć fenomen, trzy miasta w świecie tak mają. Więc tutaj jeszcze oprócz wydarzeń patriotycznych chcemy zaistnieć jako dobroczyńcy, czyli wspomóc najbiedniejszych. Ze sztandarami w mundurach i kontuszach członkowie stowarzyszeń i bractw kurkowych zgromadzili się przed ołtarzem w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Mszy świętej przewodniczyli księża biskupi Antoni Dydycz i Janusz Stępnowski, ordynariusz łomżyński. W homilii biskup Antoni Dydycz przypomniał historyczną i współczesną rolę bractw i stowarzyszeń kultywujących rycerskie tradycje. Rycerz to właśnie jest ktoś, kto w tym okresie potężnych zamieszek potrafi postawić na wartości, a więc nie tylko warunki zewnętrzne życia, a więc nie tylko osobiste korzyści, ale przede wszystkim te wartości. A do tych wartości należało przede wszystkim męstwo. Bo cnota męstwa jest bardzo ważna, jest jedną z czterech najważniejszych cnót, a potem także zalecano, aby każdy rycerz starał się być wierny prawdzie. Rycerz nigdy nie kłamał, rycerz nie mówił czegoś, co było nieprawdziwe, niezweryfikowane, dlatego prawda była dla rycerza płaczu święty. Rycerz był sprawiedliwy, a więc bronił oczywiście kogo? Bronił biedniejszych, bronił słabszych, bronił niewiasty, bronił panienki. Każdy uczelni się tych, którzy potrzebowali broni. W kościele, w obecności biskupów, duchowieństwa diecezji drochickiej i łomżyńskiej oraz licznie zgromadzonych sióstr i braci odbyła się intronizacja króla Kurkowego. Brat Marek Burkiewicz wykazał się najlepszą celnością na zawodach strzeleckich i będzie przez 2 lata królem Kurkowym. Zebrane dziś grono dostojnych gości jest świadkiem intronizacji króla Łomżyńsko-Drochickiego Bractwa Kurkowego Towarzystwa Strzeleckiego w Ciechanowcu, którym został przezacny brat Marek Burkiewicz. Niniejszy akt dokonany został przy udziale jego marszałków, pierwszego marszałka Ewa Michiszkiewicz i marszałka Joannę Bogusz.
Strzelanie królewskie odbyło się na strzelnicy Forty Piątnica dnia 7 maja 2016 roku. Wydarzenie ma miejsce w Ciechanowcu dnia 25 lutego Anno Domini 2017. Niniejszy akt nadaje, poświadcza Rada Starszych w składzie Starszy Bractwa Tomasz Miliszkiewicz, Marszałek Antoni Rutkowski, Kanclerz Kazimierz Kotomski. Prosimy Prezesa Zjednoczonych Bractw Kurkowych o przekazanie łańcucha. Dla ekscelencji i ksiądz biskup Janusz wręczy tutaj. W czasie uroczystości odznaczeniami przyznanymi przez Zarząd Krajowy Bractw Kurkowych zostali uhonorowani księża biskupi Antoni Dydycz i Janusz Stepnowski. Serdecznie gratuluję. Chciałbym dodać, że to zawsze przeznaczenie podzielają już wielu księży biskupów w Polsce, m.in. arcybiskup Depo, jego ekscelencja Stanisław Napierala. Po błogosławieństwie wszyscy ruszyli do Kuczyna na bal w zamku Andrzeja. Sygnałem do rozpoczęcia zabawy był pięciokrotny wystrzał z dział wiwatówek. Ostatni w tym karnawale bal Łomżyńsko-Trochickiego Bractwa Kurkowego rozpoczął się polonezem. Na bal przybyło wielu znamienitych gości. Nie zabrakło także przedstawiciela rodu kuczyńskich, którzy przez kilkaset lat władali Kuczynem. Za każdym razem, gdy przyjeżdżam do Kuczyna, czuję drżenie serca. To jest zupełnie niezwykłe móc przekroczyć granicę miejsca, w którym jest historyczna nazwa Kuczyn, związana z naszą rodziną od blisko 600 lat. Przecież to za bitwę pod Grunwaldem, żeśmy otrzymali te dobra i dlatego cieszę się, że Ciechanowieckie Bractwo Kurkowe, Łomżyńsko-Drohickie tak wspaniale kultywuje tradycję staropolską. Ten bal na rzecz Caritasów diecezji łomżyńskiej i Drohickiej
Wilczyńskiej zasługuje rzeczywiście na pochwałę, bowiem dzięki tradycji tej modlitwie, która nawet w tej chwili towarzyszy nam, nie tylko, że jednoczymy się z ludźmi potrzebującymi, ale kultywujemy tradycję, która sprawia, że pokazujemy, iż piękno stroju narodowego, dobra zabawa w wyśmienitym gronie i wspaniałym miejscu potrafi, dając radość jej uczestnikom, również przynosić dobro dla tych, którzy skorzystają z pomocy Caritasu, wspartego dzięki temu wspaniałemu balowi. Postanowieniem zarządu Bractwa dochód ze zorganizowanej aukcji został przekazany na potrzeby Caritas diecezji drochickiej i łomżyńskiej. Jest to zabawa połączona też z takimi dziełami miłosierdzia, do których każdy z nas jest wezwany, szczególnie cały rok, ale szczególnie w czasie Wielkiego Postu jest też czynienie miłosierdzia, jałmużna. To nie dzielenie się tym, co zostaje, ale dzielenie się tym, co mamy, co dorobiliśmy, czego się dorobiliśmy własnymi rękami. Z tymi, którzy tego potrzebują, to jest największy dar serca, żeby się też podzielić. Wśród darów przekazanych na dobroczynną aukcję znalazły się wydawnictwa, pamiątki, a nawet autorskie prace plastyczne. Postanowiłam dać właśnie swój obraz. Myślę, że będzie akurat pasował do tej tematyki takiej trochę łowieckiej. To może ktoś się... No właśnie, bo to są białowieskie żubry. Byłam parę lat temu w Białowieży, oglądałam właśnie tą hodowlę żubrów. No i właśnie wtedy postanowiłam to namalować. Także no, trochę mi żal się z tym rozstawać, bo każdy obraz jest moje dziecko. Bal Bractwa Kurkowego był okazją do zabawy oraz spotkań i rozmów.